Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnim razem udało nam się tutaj spotkać z Westą Hood i troszkę z nią pobaraszkować w młynie. I teraz przydałoby się znaleźć gdzieś w pobliżu ognisko, żeby móc się przespać do nocy i pokonać dokładnie w tym miejscu z tego stwora, o którym mówił wielki łowczy królewski. O tym, tego stwora, który wychodzi tutaj nocą z wody, tylko właśnie koniecznie musi się to odbyć nocą. Podczas dnia niechętnie wychodzą te stwory. I jeszcze przydałoby się w ogóle przeczytać kilka wpisów, bo troszkę nam tego przybyło. Od Westy zacznijmy. No, spoko w sumie. Mało do czytania, mamy kolejną kartę, bardzo fajnie. Wielebny, miejscowy ćpun. Przywódca, o! Dokładnie, apodyktyczny, to się dobrze zgadza. No, nic ciekawego w sumie. No, Zoltan, właśnie. Przyjaciel z dawnych lat. No, standardowo. Szkoda, że nie ma nic więcej. Może później nam dojdą jakieś wpisy o Zoltanie. Najbogatszy, u. Ponurym pijakiem. Ponury pijak, w sumie nie wiem. Dobry pomysł na nick jakiś. Okej. Okay. Spoko. Zyskał moją sympatię, o? Serio? Dokładnie, naukowe teorie obchodzą go bardziej niż proza życia. To jest bardzo dobry opis Kalksteina. Spoko. I właśnie, Berengar. Czyżby obleciał go strach? No właśnie, to jest ciekawe, czy... I właściwie przed czym strach, bo czuję, że jako tako to nie... Niekoniecznie przed bestią był strach. Raczej wiedźmin nie bałby się takiego psa upiora. No dobra, spoko. Jakieś nowe wpisy tutaj mamy, kilka, no. Ale utopcy już czytaliśmy chyba. Ale może doszło nam coś nowego na ten temat. Z tego co widzę, nie. Ale właśnie o tych nie wiem jak to się wymawia. Graveir? Po prostu? Czy Graver, kurwa? Prawdziwą plagą. Mylili Graveira właśnie z Ghoulem. Okej. Okay. Czyli taka bardziej dokurwiona wersja Ghoula. I to już też czytaliśmy. O Bargestach w sumie nie czytaliśmy. Forpocztę dzikiego gonu? Czym jest forpoczta? Cholera, nie znam takiego pojęcia. Szkoda. Okej. No dobra, spoko. To na razie zostawmy to czytanie na tym etapie. Co tu mamy? Pogrzebane wspomnienia. No właśnie, w tym odcinku trzeba by jeszcze zrobić też tą kryptę. Ale najpierw trzeba by się przespać i szybko przybiec tu z powrotem i pokonać tego stwora. I w ogóle chyba się nie jestem pewien, czy rozmawiałem z jedną postacią też. Nie mam wpisu. W karczmie pominąłem rozmowę z... Deklanem Loivardenem.
dosyć ważna osobistość i po prostu nie wiem, wyleciało mi to chyba z głowy podczas gdy byliśmy w karczmie. Tak mi się wydaje, że po prostu albo nie zwracałem uwagi naprawdę na to, co się dzieje, albo totalnie o tym zapomniałem. W każdym razie jest to ważna sprawa, trzeba tam jak najszybciej pójść potem. Może nam się uda rozpalić ognisko w deszczu. A widzę, że bezproblemowo. Okej, i śpimy do nocy. Dobra. Teraz, no już wyskoczyły, kuźwa. Dobra, to jeszcze złoimy je sobie szybko. Chodźcie wszystkie. Sobie je troszkę zlurujemy, żeby było kilka na raz. Wow. No to było trochę więcej niż kilka. No ale dobrze. Przynajmniej wpadło trochę expa. Za tyle utopców to nawet więcej niż trochę. Ale trzeba zejść do wody, na serio, nie sięgniesz tego. Dobra, elegancko. Lecimy szybciutko na drugą stronę. Kuźwa. Czemu to są trzczątki razy dwa? To jest z Bargesta. Aha, nie ma już, dobra. Przez chwilę były właśnie dwie kubki szczątków. To oni nie mają imion, więc rozmowa z nimi nas nie interesuje. Nie wiem, co myśleć o tej muzyce w nocy, co teraz na przykład leci. Jest taka. Szczerze kojarzy mi się teraz z Władcą Pierścieni bardziej. Dobra, gdzie jest ta bestia? Może weźmy po kolei, bo ich jest naprawdę sporo. Co, kto tam jest? Podróżny tu zalazł. Co za idiota. Jest ta bestia. Dobijemy szybko? Udało się. Oj, czy ja go zarąbałem? Dobra. Zwoiliśmy, nawet ładnie poszła walka, ale zaraz, przeanalizujmy po kolei, co się stało. Był to jakiś podróżny. Nie wiem, co on tu zrobił, czemu tu przybiegł w ogóle. W każdym razie, no. Trochę. Powędrował za daleko. I nie jestem pewien też, czy. Czy to ja go zabiłem, czy te utopcy zdążyły go zabić? Wyglądało to idealnie tak, jakbym ja go ardem zajebał. Fajne jest podczas walki to, że on, jak dobrze się kliknie, właśnie wpada w taki szał. To się chyba zwało amokiem w książkach, że Geralt czasem wpadał właśnie w taki szał. Szał walki, właśnie. I wydaje mi się, że było to określone jako amok. Jeszcze się potem upewnię, ale raczej amok. Na przykład podczas walki ze strzygą, gdy odczyniał strzygę, odczyniał klątwę. Na zlecenie króla Foltesta, ze strzygi, to też właśnie wpadł w taki amok. I jeszcze później chyba na pewno było podczas pogromu na Tanet, podczas konfliktu między czarodziejami na wyspach Tanet, właśnie chciał bardzo, bardzo obronić Ciri i wpadł w taki szał. I fajnie mi się właśnie spodobało, że tutaj to tak pokazali. Dobra. No właśnie, z Mikulem, ale najpierw. To będziemy mogli oddać. Zobaczmy, gdzie będzie. Ta krypta będzie tutaj, no właśnie. My jesteśmy tutaj. Wielki Łowczy Królewski jest gdzie?
Chyba tutaj, nie? W tym miejscu gdzieś sobie siedzi. To przejdziemy się. No przy okazji jeszcze moglibyśmy w sumie zbadać te domy tutaj, bo wydaje mi się, że to nie wchodziliśmy jeszcze. Jestem tak na 95% pewien. No właśnie. Pominąłem te domy widocznie. Komoda, o, rękawiczki, jakie ładne, będziemy mogli dać jakiejś kobitce. A tego nie biorę. To się zestakuje z czymś? Zestakuje, dobra. W sumie przydałoby się trochę używać też tych osełek, nie? Bo generalnie ten olej na przykład, to jakoś nie jest nam bardzo potrzebne na takie walki z bargestami pojedynczymi. Myślę, że to się nam naprawdę przyda podczas walki z bestią już. Także sobie zostawimy po prostu ten olej. Myślę, że to będzie bardziej sensowne rozwiązanie. Okej. Ale kurczę, zobaczcie, jaki jest kontrast między po prostu tymi wieśniakami i chatkami, a tym, co się dzieje tutaj. Kawałeczek dalej na podgrodziu. O nie, zaraz to bym chciał zebrać. Zamiast. To mogę w sumie wyrzucić przecież już. To w sumie też. Książki zostawimy, żeby sprzedać temu. Gościowi z antykwariatu. Daj się zabić, białowłosy. Dobrze, białowłosa. Po zarazie padły zwierzęta i dzieciaki z głodu płaczą. Nie mam czasu na No come pogadankę. on, myślę, że jakąś historyjkę mi na pewno opowiesz. Masz trochę kurczaka. Znam tylko stare bajendy. No, takie właśnie mnie interesują, chociaż o kurde, z nią chyba dogadaliśmy, tak? Dobra, to nie. To nakarmiliśmy ją za darmo. Już historyjka ta sama po raz kolejny nas nie interesuje. O! To może być ciekawe. I tak nie używam nigdy sztyletu, a pochodnia wydaje mi się, wydaje mi się, że może być czymś po prostu takim ciekawym do przetestowania. Użycie jej, spróbuję sobie, jak będziemy w krypcie na przykład. Wprawdzie zrobiłem już chyba kota, ale mimo wszystko spróbujemy dla samego klimatu wykorzystać pochodnie. Tu jest jakieś wejście? Nie? Co jest? O, Jezus Maria, jak się wystraszyłem, ja pierdzielę. Okej. Następny. Jak mnie ugryzł. Skurwysyn. No dobra, ja chciałem tutaj wejść? Nie, chciałem wejść tutaj. Wydawało mi się też, jak grałem kiedyś tam, że mogłem normalnie wchodzić do kaplicy wielebnego. O! Przeczytamy. Do kaplicy wielebnego, że mogłem normalnie wchodzić, a tutaj, jak widać, ostatnio próbowałem. Nie mogłem. Zaraz spróbuję jeszcze raz, bo tam ogólnie możemy się u wielebnego przespać. Kurde, no 100 są, przydałoby się zabrać wino, nie? Weźmy zamiast bułek. Mogę. Wyrzućmy bułki, weźmy to. I przeczytamy sobie jeszcze książkę.
Największe odkrycia alchemiczne powstają właśnie na drodze eksperymentu. Nawet fajne zdanie. Spodobało mi się. A to nie ma miejsca. Trudno. Oj, to ja nie widzę tego na razie. Zobaczmy, czy z nią rozmawiałem. Gadałem. Dobra. Lecimy szybko nad... Nawet wyciągnę miecz, żeby przebiec szybciej nad wodę, trzeba pobiec i się tutaj przespać, bo tak to będziemy tak biegać bez końca i walczyć, a przydałoby się jakoś sprawnie to przeprowadzić. Tu jeszcze nawet ognisko nam płonie nasze, to się dobrze składa. Dobra, i do rana. Będzie też trochę przyjemniej na pewno, jeśli chodzi o klimat z tą muzyczką, która jest w trakcie dnia. Dobra. Nawet nie zauważyłem, że to trofeum nam wisi z boku. Tylko zaraz, zaraz, zaraz. A dobra, jest to twarz, bo wyglądało przez chwilę jak taka płetwa. A właśnie widziałem, że w ekwipunku jest to głowa. Chciałbym się dostać do miasta. Potrzebuję Glejtu. Wiesz coś o tym, wielebny? Glejt przysługuje tylko zakonnikom. Ale ja, jako kapłan Wiecznego Ognia, dostałem jeden na przechowanie. Odstąpisz mi go? Obcemu przybłędzie? Chyba cię rozum opuścił. Jeszcze zobaczymy. No dobra, to jest dobrze wiedzieć ogólnie, że wielebny ma Glejt. Możemy później doszukiwać się tego przy ewentualności przeszukiwania jego zwłok. Nie to, żebym coś planował, po prostu tak zakładam. Tu gdzieś młotkiem napierdzielają. Ogólnie pod grodzie to jest syf, straszny syf, ale ma to swój klimat, szczerze, naprawdę. Nie wiem, czy jakaś jeszcze inna lokacja mi tak zapadła w pamięć, podobnie jak to podgrodzie. Chociaż to też pewnie dlatego, że po prostu najdłuższe jest to podgrodzie, nie? Znaczy najdłuższe, kuźwa, jest pierwsze, o to mi chodziło. Także tutaj się jednak dochodziło zawsze podczas próby przejścia Wiedźmina. Nawet jeżeli się go nie kończyło, to podgrodzie zawsze się miało za sobą i dlatego pewnie tak się utrwaliło mi w pamięci. Chociaż jeszcze odmęty są fajne, naprawdę odmęty są eleganckie. Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopca. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta Melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, Wiedźminie, zarobiłeś uczciwie. To 200 orenów. Dzięki. Bywaj. Dobra, czyli jeden potwór ubity, quest zakończony i teraz będziemy sobie jeszcze starać się o potwora skrypty. Tylko. Chciałem jeszcze wstąpić na chwilę do karczmy, pogadać z tym Deklanem, co właśnie mówiłem, że zapomnieliśmy z nim pogawędzić. Dobra. Deklan. Nie ma go?
Ty no nie ma go. Ale jaja. Co się stało z Elwinem? Zajęła się nim Abigail, miejscowa wróżbitka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, oddając jej chłopca. Wróżbitka. Jest jakaś dziwna. Sprawdzę to. No. Dzięki, Geralt. Jeżeli laska przychodzi mówić ci, że jest wróżbitką i chce zabrać chłopca od ciebie, to raczej też bym myślał, że jest coś nie tak. Czyli Declana nie ma na razie. No dobra, gdzieś spierdzielił. Trudno. Teraz tak, mapę odpalamy i lecimy w miarę możliwości do krypty. No, czyli przy okazji wypełnimy to, tego questa i jeszcze tego... Okej, wybaczcie, skraszowało mi grę, nie wiem czym to było spowodowane, no ale tak się stało. Ale dobrze w sumie, na dobre mi to wyszło, bo jeszcze przypomniało mi się, że nie sprzedaliśmy książek antykwariuszowi. A przydałoby się to zrobić. Dobra. I opylamy książeczki. Wszystkie już czytaliśmy. Nawet bardzo dokładnie, bo nie tylko je otwierałem, żeby uzyskać wpis w dzienniczku, tylko rzeczywiście je czytałem. W sumie mamy teraz trochę orenów. Może byśmy zakupili coś ciekawego. Gdzieś tu było o koniunkcji sfer. O, to bym chciał, kurczę. Kupię sobie koniunkcję sfer. Przeczytamy sobie ją od razu i sprzedamy z powrotem. Dobra. No kurczę, myślałem, że to będzie coś troszkę ciekawszego, ale z tego co widzę, to tylko tak podstaw, czym była koniunkcja sfer. No tutaj nic więcej nie uzyskaliśmy, chociaż... To dziwne, znaczy w sumie fajne, bo... Po przeczytaniu książki dostajemy nawet dokładniejszy wpis w dzienniczku. No tutaj mamy jeszcze wymienione wampiry właśnie. To jest dosyć ważny punkt. Tam były, z tego co pamiętam, fledery. Znaczy było wampirów mnóstwo, ale takimi, które zachowały się jeszcze z koniunkcji sfer, które nie, powiedzmy, nie wyewoluowały. Są na przykład fledery. Zapiszmy grę, żeby mi nie wywaliło ponownie gry. Znaczy, żebym był zabezpieczony w razie, gdyby wywaliło mi grę. I teraz możemy lecieć, myślę, swobodnie już do tej krypty. Jeszcze po drodze wstąpimy do Abigail. Ona chyba przygotowała już ten eliksir. Plus możemy sprzedać jej czaszki bargestów. Więc będzie to, myślę, korzystna podróż. Przy okazji odwiedzimy Alwinka. Jak stoi, czeka ładnie. Czego chcesz? Mikstura jest już gotowa? Tak. Alwin, wypij to. I żadnego marudzenia. Dobra. Zobaczmy, co to będzie. Nie marudził. A teraz mów. Abigail, boję się. Dlaczego oni obdarli pieska ze skóry? Dlaczego go skrzywdzili? Piesek był dobry, nikomu nie zrobił nic złego. I ta dziewczynka z domu za wioską krzyczała. Tak strasznie, nieludzko jakoś. Niegrzeczne dzieci! Znowu znęcaliście się nad szczeniakiem wiedźmy? Za karę nie dostaniecie dzisiaj kolacji. Płynie niewinna krew, bratnia krew. Śmiechy mężczyzn i krzyki kobiety. Złe twarze, wykrzywione alkoholem i pożądaniem. Rżnij ją,
Pokaż jej, że jesteś mężczyzną. Złoto. Złoto splamione krwią. Rodzi się bestia. Śmierć. Kara ostateczna. Kto na nią zasługuje? Kto jest winien? Kto umrze? Bestia już raz umarła. Nie boi się śmierci. Jest śmiercią. Jak chcesz pokonać ludzką podłość, łowco bestii? Mieczem? Ty, który umarłeś, a wciąż chodzisz po drzewach. Powiedz mi, kto jest winien? Kto mnie wezwał? Wystarczy. To się może źle skończyć. Abigail, przerwij trans. Już. Na moc siedmiu sfer opuść to ciało, zaklinam cię, odejdź. Chce mi się spać. Alvin, do łóżka. Przed tobą był tu inny wiedźmin, Berengar. Zostawił te notatki. Może ci pomogą. Dzięki. Bywaj. Okej, to było naprawdę fajne. Co nam zostawił Berengar? No spoko w sumie. Miło z jego strony. I teraz jeszcze chciałem właśnie to omówić. To było fajne, bardzo mi się to spodobało. Bo nie wiem, jakby bestia w niego wstąpiła po części, coś takiego. Ta jego moc pochodząca z tego, że jest źródłem, pozwoliła mu na wpuszczenie do siebie bestii. To było fajne, tam nam to powiedziało w sumie dużo, bo wychodzi na to, że bestia powstała poprzez właśnie tą podłość ludzi w Podgrodziu, niekoniecznie przez kogoś, co zostało przywołane konkretnego, tylko ogólnie przez tą społeczność. To nam naprawdę dużo mówi. Jeszcze chciałem tylko sprzedać te głowy. Okej, spoko. Zawsze to 30 orenów do przodu. I można lecieć. Okej. Naprawdę jestem zadowolony z tego. I teraz tak. W dalszym ciągu musimy podejrzeć ponownie do tej krypty. I zobaczymy, co się będzie dalej działo. To jest jakby skręt w coś. Ale z tego, co widzę, to tylko w płot. Wybaczcie, trochę mi się odbija. Niedawno jadłem. I teraz staram się to trochę przepić herbatą momentami. No kapliczka się pali. Ale nam to szczerze niewiele dało. Bargesty dalej respią się jak pojebane. Ścieżka do krypty. I mamy tam miejsce mocy. Zimejka. Co to jest jeszcze ta nieznana roślina właśnie jakaś? Ciekawe. Bo już raczej większość roślin tutaj mamy odkrytych, ale ta jedna wciąż jest zagadką. Dobra, miejsce mocy i w sumie wchodzimy do krypty, więc wykorzystamy po raz pierwszy miejsce mocy. Co chcę zrobić? Odprawić rytuał magii. I teraz tym sposobem dostaliśmy co? Natężenie znaku zwiększono o 100%. To będzie fajne, naprawdę. To czuję, że będzie spoko. Zwłaszcza, że ja kocham korzystać ze znaków. Mamy ognisko, jakbyśmy chcieli się przespać. Dobra, widzę, że pełny setup jest tutaj. Można z czystym sumieniem lecieć do środka. Mamy tą pochodnię, ale myślę, że może... Zobaczymy, jak będzie w środku zresztą. Myślę, że może kot będzie na razie lepszym rozwiązaniem. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. No, wygląda jak wesna. O, tam widzę już daleko, czy w oddali gula. I chyba idzie w naszą stronę. Weźmy sobie pochodnie. W którym to się wyjmuje pochodnie? Okej. No to wygląda dosyć creepy. Mogę go ubić pochodnią?
Napierdzielam gula pochodnią, ja jebie. Mogę znak użyć? Mogę go dobić pochodnią? Okej. Okay. Właśnie ubiłem gula pochodnią. Szczerze chyba nigdy nie walczyłem w tej grze czymś innym poza mieczem, ale było to nawet ciekawe. Mogę nawet chwilę sobie powalczyć dla czystego fanu tą pochodnią. Ale powinienem się wyjąć, Geralt, bo jest ciemno, naprawdę. Zobaczmy tutaj to ciało dziewczyny. No właśnie, szklana buteleczka, możemy jeszcze na nią jechać? O! Kuźwa. Chciałem buteleczkę jeszcze sprawdzić. Come on. Nie mogę? Kurde, no mógłby chyba zbadać, co jest w tej buteleczce. Gdyby na nią sfokusowało się kamera. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. W którym klawiszem się kuźwa wyjmuje tą... U, dobra, U. Wyjmuje się sztylet / pochodnie. Wow. Kurwa, co to... Skąd on się wziął, to nie mam pojęcia. Ty z drugi, kuźwa, dobra, dobra, spokojnie. W takim wypadku pierdolę, wyjmuję miecz. Weźmy je trochę do światła. Jeden. Dobra. Teraz nic nie widzicie, ale nie martwcie się, ja też. Totalnie. Dobra, pijemy kota. Pochodnie było fajnie powalczyć, ale na dłuższą metę jednak kot jest dużo bardziej użyteczny. Mam nadzieję tylko, że mi starczy. Na ile to jest? Długo dosyć, naprawdę długo. Dobra. Boję się też, że będziemy musieli wypić jakąś jaskółkę nawet później, bo... Nie są wcale takie łatwe te góle. Znaczy... Są łatwe, ale mimo wszystko trochę życie nam zabierają. To trzeba mieć na uwadze. I tam mamy... O, tu jest zasypane przejście. Kolejne miejsce mocy, tylko... Czy tam się opłaca teraz zbierać? Nie, mamy jeszcze po tam, z tamtego miejsca mocy buffa, więc sobie zostawimy to na później. I właśnie, nowy region z... Kuźwa mać. Trzy! Serio, trzy! Kurwa, trzy! Dobra, wyskakujemy stąd. Dobijamy jednego. Szybko złoimy tego drugiego. Odskakujemy. Szybkie sekwencje. I dobijamy ostatniego. Spoko. Ubiliśmy gulę. I właśnie zapomniałem, że tutaj jest zawalone to przejście. I dopiero... Tam jest jeszcze gul, jak widzicie. Dopiero później będziemy mogli się tam dostać, niestety. Ponieważ dopiero później nam powiedzą, że to przejście zostało odkopane. O, proszę. Kolejne ciało hazardzisty. Już kilka takich znajdowaliśmy, nie? Proszę bardzo, mamy znak Igni. Panie i panowie, mój ulubiony znak, a przynajmniej... Był ulubiony w trzeciej części gry i częściowo w drugiej, chociaż akcji też był bardzo przyjemny.
I szczerze nie pamiętam do końca. Mam pod jakimś klawiszem ten znak? Pod czwórką, dobra. Zobaczmy sobie, jak to działa. No. Na razie nie jest to nic spektakularnego, ale sam fakt, że możemy napierdolać ogniem, jest naprawdę ekscytujący. Może nie brzmi na podekscytowanego, ale naprawdę w środku wybuchłem z radości. I przydatne to będzie przede wszystkim przy rozpalaniu ogniska. A później, jak wbijemy jeszcze parę punktów, to zwiększymy troszkę zasięg tego, obszar rażenia, to będzie, myślę, elegancką sprawą używanie tego. Dobra. Samouczki nas nie interesują. Odhaczmy sobie to wszystko. Dobra. Teraz tak, zadania. No, przydałoby się pójść do Wielebnego w końcu. Do Mikula też i do Kalksztajna. Do kogo będzie najbliżej tutaj? No, chyba do Mikula. Potem idziemy, zrobimy rundkę dookoła po prostu. Mikul, Kalksztajn, Wielebny, Kalksztajn. Taka rundka będzie, myślę, rozsądna. No dobra, miejsce na mocy się na nowo pojawiło. Na razie to olewamy. Trochę życia straciliśmy. Ta ostatnia walka z gulami, no trzy na raz jednak to już konkretna ilość. Ale nawet sprawnie je poobijaliśmy troszkę na początek grupowym. I potem podobijaliśmy silnym każdego po kolei. Mogę jeszcze wejść jakąś interakcję z tą kapliczką? Nie mogę. Trudno. Ja sobie... O, skończyła mi się herbata w kubku. Ja tutaj sobie teraz ostrożnie jakoś spróbuję iść i doleję sobie drugą ręką ostrożnie. Nie wiem, czy słyszycie to, jak nalewam, ale właśnie nalewam. Okej, spoko. A jeszcze gorąca, a bardzo gorąca. Kupiłem taki fajny dzbanek, który świetnie trzyma ciepło. Jest to dzbanek trochę taki duży. Tam jest deklam, nie, podróżny. Znowu tam, patrzcie, poszedł następny. Nie wiem, czego oni tam szukają, skarbu jakiegoś. Nieważne. Kupiłem taki dzbanek fajny na wzór czajnika i naprawdę sprawdza się świetnie, jeśli chodzi o trzymanie ciepła, i świetna sprawa. Mamy Kalksztajna. Skandaliczne. Nie chcą mnie wpuścić. Mnie, honorowego członka koła alchemików, geomantów i piromantów. Fakt. Skandaliczne. No, przejął się. Wyglądasz na bardziej rozgarniętego od tego troglodyty, więc na pewno rozumiesz, że jako wynalazcy przysługuje mi... Uwaga za tobą! O kurwa. Co? Dorwaliśmy cię, Wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Co to kurwa jest? Jeszcze mam mało życia. Ajajajaj, dobra. Po kolei. Nie mogę znaków używać. To słabo. Może damy radę wypić jaskółkę jeszcze? Daliśmy radę, dobra. Do tego zmutowanego ogara. Patrz szybko. Dobra, zaraz przeanalizujemy to, co się stało. Spójrzmy. Nienaturalny przyrost tkanki mięśniowej. No dokurwiony był rzeczywiście. Gdybym nie był naukowcem i nie miał pewności, że to niemożliwe, powiedziałbym, że to zmutowane psy. A jednak. To jednak możliwe. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. O, refleksja. Uwaga. Lambert. Eskal. Wesemir. Miałem ich zostawić? Ratować nieużywane filtry i retorty? Zabicie przerazy zajęło dużo czasu. Za dużo, by powstrzymać salamandrę przed wyniesieniem sprzętu alchemicznego.
Gra się rozkręca. Rozpoczęli eksperymenty. Zmutowane psy to dopiero początek. Gdybym poszedł za Triss, sprawy potoczyłyby się inaczej. No już nie przesadzaj. Jasne, że potoczyłyby się inaczej, ale nie wiadomo, czy lepiej by było. Przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdyby się zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Nie, chyba nie. Znaczy, kurwa, tak, zdecydowałbym tak samo, no bo też nie zależy, czy znałbym konsekwencje tamtego wyboru. Nie, nie żałuję tego wyboru, absolutnie, no bo jednak, kurwa, no, tak, come on. To była dobra decyzja, a z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni w Wyzimie. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Ja już się wypowiadałem na temat tej decyzji jakiś czas temu, więc zostawię to na razie. Nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gada, aż mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem, wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Spoko. Halkstan już poszedł? Nie, jest dobra. Najpierw z nim porozmawiamy szybko, zanim pójdzie. Mógł nazwać nasze koło bandą zwariowanych staruchów. Co cię... Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Mam ją. Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Mi też jest hajs potrzebny. Co jest? Dostałem? Dobra, dostałem. Super. Elegancko. Ojejoj. Dobra, sporo się wydarzyło. Słuchajcie, pierwsza sprawa. Brusza salamandry, o proszę bardzo. Tego miecza raczej podniosę go, chyba mogę go włożyć, no właśnie, do boku, ale i tak go sprzedamy zaraz. Kłe bestii. Co to było, kurwa, za bestia? Nie wiem, ale na pewno jest jedno, że wykorzystuje salamandra już nasze wiedźmińskie mutageny do mutowania. No do mutowania różnych stworzeń i widzę, że to był jakiś jeden z pierwszych eksperymentów. A to się nie zapowiada dobrze, patrząc na to, co się może dziać w przyszłości. Druga sprawa, no tamta decyzja, nie żałuję jej raczej, no bo kurde, jakby nie było, nie powinniśmy żałować decyzji. Nie znamy konsekwencji tak naprawdę, jakie by mogły się zdarzyć w razie, gdybyśmy wybrali to, tamto. Jak już podejmujemy decyzję, to raczej na 100% trzeba siedzieć w niej. A zabrałem tą fiolkę. Dobra, myślałem, że nie mogłem jej podnieść, a tymczasem ona cały czas tu była. Spoko, no to jeszcze oddajemy tylko Mikulowi questa. No. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał. Bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie, nie. Wiedźma podła struła moją Ilzę. Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie. Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Kalksztan jak się rozciąga w tle. Tylko oni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. No, podejrzana sprawa, czyli tamta laska to była jakaś kochanka Mikula. Dobra, ale zakończyliśmy jakiś tam kolejny etap, powiedzmy. Jak? Dobra, z nim już nie mamy nic do pogadania. Z nim już też raczej nie.
Zobaczmy, czy jakieś ciekawe wpisy uzyskaliśmy. Wielebny, wielebny. Dwa questy nas prowadzą teraz do wielebnego już. A, właśnie. Dałbym radę jeszcze zagrać z Mikulem w kości. To by było spoko w sumie. Zapiszmy grę. Już nie. Przynajmniej na razie, dobra. Skoczymy do niego, jak już go przeniosą pod tamtą bramę łyńską. To było tam, gdzie właśnie, no, w młynie widzieliśmy się z Westą. Teraz jeszcze tylko zajrzeć do Harena po drodze i sprzedać mu miecz i potem do wielebnego. Generalnie, jak widać, Mikul troszkę z nas nie lubił tymczasowo, bo opłakuje tą Ilzę. Haren raczej, z tego co pamiętam, dobrze nas zapamiętał, bo mimo wszystko nie oddaliśmy tych towarów dla Skojatel. A Odo... No Odo był najebany, to w sumie może równie dobrze nas nie pamiętać. Także nie będę starał się określać jego uczuć wobec nas. Haren! Okej, okay. O, jeszcze jakąś pracę? Co to za rzeczy? Pracę dla Wiedźmina? Coś by się znalazło. Należy dostarczyć tę przesyłkę panu Kolmanowi do karczmy Miśkudłacz w Wizimie. Bez zbędnych pytań. Zastanawiam się, dlaczego tutaj wymawiają w zimie. Tutaj nie ma zi, to jest wyzima w sumie. I z tego co pamiętam, już w drugiej części gry i w trzeciej wymawiano to wyzima. No nie wiem, widzę, nie wiem, nie wnikam. Daj tę paczkę, zaniosę ją przy okazji. Kolman ci zapłaci. Spoko. Przysyła mnie wspólny znajomy. Zoltan. Ciebie też w to wciągnął? Haha. Kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co? Partyjkę? Partyjkę, tak. Nie zapisałem wprawdzie gry, ale zagramy jedną. Nie obstawiając tak wszystkiego. Na spokojnie. I ta fajna nuta. O, kości nas kochają. No, nie pykło oczywiście, a pewnie jemu pyknie, nie? To jest taki standardowy scenariusz dosyć. Nie, nie pykło mu aż tak. Dobrze jest. Następna runda. Muszę gdzieś poszukać tej nuty na YouTubie. O kurwa, karetę ma. To chujowo. Ajajajaj, ciężka sprawa. Chociaż w sumie 1, 2, 3, 4... O. Jakbym wyrzucił piątkę, mogłoby być elegancko, ale chyba zaryzykuję wyrzucenie tych trzech, żeby jakąś parę stuknąć. Bo on ma co? No właśnie, on ma... Mielibyśmy w sumie wtedy tą... Nie tą samą sytuację. Dobra, chuj. Chyba tą partię przegramy, ale... Spróbujemy wyrzucić. No są dwie pary, pykły. Ale chyba mimo wszystko przegrałem. Dobra. Finałowa runda. Tylko jedna para? Oczywiście, że tylko jedna. A on oczywiście co? Dwie. Standard. Ciężko jest wygrać tą grę. Naprawdę ciężko. Ale dobra, to będzie jedyna próba na odcinku później po prostu. Przejdę się co najwyżej. Chociaż chyba wygrałem, lol. Patrzcie.
Okej. Okay. Dobra, nie wyszło tak źle. Udało się na szczęście z nim wygrać. No ale tak jak mówię, jest to gra raczej mocno... Wow, czemu tak się teraz... zwężyły nam powieki? Znaczy, kurwa, oczy? Źrenice? Nie wiem. A, jeszcze mieliśmy sprzedać mieczyk. Nie, kurwa, nie, ach, ja pierdolę. Czemu nie mogę... Dobra. Okej, teraz. Dobra, sprzedajemy to. I czy coś kupujemy od niego? Nie, możemy sprzedać mu co najwyżej krzesiwo. Nie, no nic mnie tu nie kusi, nie kusi u niego absolutnie. Pochodnią może jeszcze coś powalczymy? Nie, raczej nie powalczymy pochodnią. A możemy może kupić to? Nie, no dobra, może jeszcze kiedyś spróbuję powalczyć sobie tymi pobocznymi brońmi. Okej, wybaczcie mi kolejne cięcie, ale dzisiaj są lekkie problemy techniczne, jak mogliście już zauważyć, ponieważ tym razem wywaliło mi program do nagrywania dźwięku. Poprzednim razem grę, teraz program do nagrywania dźwięku, pewnie jeszcze wywali mi program do nagrywania wideo. Także zobaczymy, jak to będzie. Póki co jeszcze tak naprawdę nagrałem kawałeczek jeszcze tego odcinka, jakieś 5 minut i w sumie skończyłem go. Tyle, że właśnie zobaczyłem potem, że wywaliło mi od tego momentu audio i chciałem jeszcze zakończyć to tak, jak powinno się to zakończyć z moim komentarzem. I generalnie przydałoby się pójść, zanim pójdziemy do Wielebnego, bo tak naprawdę kapłem się, że kończąc już tego questa, będziemy mogli tak naprawdę przejść dalej. Będziemy mogli przejść dalej już do końcowej fazy tak naprawdę aktu pierwszego, ale przydałoby się jeszcze przed tym pokończyć zadania poboczne wszystkie, nie? Jednym z takich zadań pobocznych, które musimy skończyć, będzie zadanie dla Declana Lloyvardena, którego właśnie zostawiłem, będąc po raz pierwszy w karczmie, nie porozmawiałem z nim. Prawdopodobnie myślałem po prostu, że z nim pogadałem, bo wydał mi się taką oczywistą postacią. Tymczasem jednak tak nie było i porzuciłem go biednego, nawet ze mną nie zdążył pogawędzić, a jest to dosyć ciekawa postać, która ma też, nawiasem mówiąc, lekkie powiązanie z sagą, ponieważ jest to prawdopodobnie krewny Berengara Lloyvardena, czyli no, Berengar Lloyvarden był prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, jakimś urzędnikiem, namiestnikiem cesarskim. Pracował dla Nilfgaardu i właśnie Lloyvarden miał też nosił też nazwisko. Zaraz porozmawiałem z Declanem, także może nam coś powie na ten temat. Ale jak coś, to może zamieszczę w sumie nawet wam link do artykułu odpowiedniego na wiedźmińskiej Wikipedii, żebyście mogli sobie doczytać na ten temat troszkę więcej niż ja jestem w stanie wam powiedzieć. A póki co wchodzimy do karczmy. Jest tu Declan? Jest! Najpierw jeszcze sobie zapiszemy grę. I można lecieć. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Lloyvarden, z tych Lloyvardenów. Z tych czy nie z tych, odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami Wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Dobrze, pomożemy ci. Właśnie powiedział ten, że jest z tych Lloyvardenów. I to może nam w sumie wskazywać na to, że wcześniej już mogliśmy słyszeć to nazwisko. Jeśli nie w grze, to właśnie w sadze. Także nie jest to na pewno jakiś krewny Berengara. Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do Wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego? Krawantannę chciałeś powiedzieć? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki.
No dobrze. Okej. Także odpaliliśmy questa już. Tu przy okazji w sumie moglibyśmy może sprzedać, a jedna książka to... To zaraz w sumie możemy... Zebraliśmy tego questa właśnie, ale on się dopiero zakończy w zimie. To sobie... No w sumie możemy jeszcze zrobić kawałek tego questa, słuchajcie. Nic tam tak naprawdę nie broni. I oprócz tego, no, co nam jeszcze pozostanie, no... Możemy jeszcze skoczyć, słuchajcie, do Oda w sumie. Rozegrać z nim partyjkę. Bo ostatnie trzy razy nam nie wyszło. Ale jako, że jesteśmy na dobrej pasie, po tym jak wygraliśmy z Harenem, to jestem dobrej myśli. Pójdziemy, spróbujemy jeszcze raz rozegrać partyjkę. Jak się nie uda, to po prostu polecimy do tej jaskini. A jak się uda, to zostanie nam tylko ten Mikul już. I po pokonaniu Mikula będziemy już mogli spokojnie, z czystym sumieniem iść dalej do aktu drugiego. Chyba już tyle nam właśnie zostało, bo nie kojarzę, żeby jeszcze jakieś questy tu były, chyba że coś naprawdę pominąłem. O, jeszcze wolę przejrzeć. No nie, no to później, to później. Tutaj wszystkie rozwaliłem. To będzie trwało teraz. To będzie w sumie zadanie trwające całą grę tak naprawdę, z tego co wiem. Tutaj właśnie muszę jeszcze Oda i Mikula. I oprócz tego to jeszcze tylko brzemię przeszłości. Tak, także... Słuchajcie, no mogę z tym sumieniem chyba powiedzieć, że w następnym odcinku kończymy Podgrodzie. Czyli kończymy zarazem pierwszy... Gdzie jest Odo? What the fuck? Odo? Zarazem kończymy pierwszy akt. Teraz tu jest, aha. Chyba go tu nie było, nie? Nie wiem, zapiszmy grę. I spróbujmy. No mówię. Dobra. To jest wielki moment. Ładujemy wszystko na maksa. Fajna sceneria tutaj jest. Tak na trawie sobie gramy. Dobra, co my tu mamy? A, para. Kurwa, jedna para, serio? Dramat, ale on też ma tylko parę. Dobra, to może nie jest jednak tak źle. Ale nie jest też dobrze. Póki co nie widzę tego. Ajajajajaj, dobra, mamy co? Trójkę. Trójka też nie wróży. Dobrze, on ma co? Też, znaczy nie, nie, dobrze. Wyszło ok, fajnie, on miał tylko parę dalej. No dobra, pierwsza partia wygrana, to naprawdę wróży dobrze. Co jest? Kurwa, para jedna, serio? Ale dramat, o ja pierdolę, on ma. Dobra, nie podbijamy tego. Tą partię raczej przejebaliśmy, chyba że nam się naprawdę poszczęści. Jedna para to jest dramat. Teraz co? No i dupa. Nic nam nie pomogło to. Dobra, finalna runda. Ten medalion to fajnie wygląda, naprawdę. Muszę sobie chyba zamówić taki medalion. Choćby po to, żeby leżał na półce. Zawsze to fajne, fajna sprawa. I chyba właśnie nic. O Boże. Dobra, nic nie obstawiam. Strasznie mam niefarte tych kości, nie wiem. Naprawdę. To jest wyjątkowy niefart. Teraz co? Trójka? No to nie najgorzej, ale ma dwie pary, kurwa. Ale rzucił. Mogą mu się spierdzielić. Dobrze, spierdzielą mu się, elegancko. Dobra, nie wygraliśmy wiele, ale wygraliśmy z Odem. To jest już coś. Ojebaliśmy tutaj największego cwaniaka. Dobra, elegancko. Myślę, że może jeszcze zdążę dojść tam. Nie wiem, ta jaskinia jest daleko. To gdzie byśmy mogli jeszcze skoczyć szybciutko? Póki mamy chwilę. U Kowala raczej nic już specjalnego nie zdziałamy. No i spoko, super, został tylko Mikul. Elegancko, naprawdę. Cieszę się, że to się udało. To jeszcze możemy ewentualnie doczytać te rzeczy. O, właśnie. Jakiś nowy wpis? Znakiem Salamandry jest uzdolnionym alchemikiem i prowadzi badania nad mutacjami. No właśnie, te mutacje... Alchemia to jeszcze, ale mutacja to jest niepokojący już termin.
nam Wiedźminom aż zbyt dobrze znany, ale jednak nieciekawy. Niewybrednej klienteli, jak ładnie nazwali po prostu kurwa plebs, nie? Rozwodnione piwo, Okej, miś kudłacz, spoko, krypta. A właśnie, zapomniałem totalnie. Jeszcze trzeba iść do krypty, wrócić się jeszcze raz. Tak, ważna sprawa. Dobrze, że przeczytałem ten wpis, bo inaczej bym tam nie wrócił. Tak, bo Mikul nam powiedział, że tam poszły chłopaki z łopatami kopać i odkopały tą ścianę. Spoko, fajnie. Dobrze, że to przeczytałem, kurwa, dobrze, że to przeczytałem. Mitycznego, upiornego psa. Spoko. Już dwójce nie pierdzielą się z tymi eliksirami z konkretnych potworów, tak jak na przykład właśnie z oka przeradza czy z upiornego psa. Tylko po prostu mutageny mamy już, nie? I w trójce te właśnie mutageny już były bardzo fajnie rozwinięte. O, mam nawet napisane, z czego są pozyskiwane. Fajnie. Bargesów i fryty. I fryty to były te geniusze ognia. Czyli te takie stwory. Dżiny inaczej. Nie, dżin to był wiatru. Nie pamiętam, zagłębię się w to później i wam powiem. Kość Graveira. Okej. Kościogłowów? Kurwa, co to są kościogłowy? Ja pierdolę. Z ciał flederów. To są wampiry. Garkajny też są wampiry właśnie. Chyba. Alpy też wampiry. Bruksy też wampiry. Często wykorzystywane przez wiedźmy. Ciekawe dlaczego. Okej. Południce, północnice też fajna sprawa. Okej. Zjadarki, tego jeszcze nie widzieliśmy. Echinopsy i archespory. To są jakieś chyba silniejsze echinopsy. Dobra, słuchajcie, na tym kończymy ten odcinek. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!